Na YouTubie zazwyczaj mówi się o najgorszych papieżach, czy też najgorszych wyczynach papieży. Ja dla odmiany tym razem opowiem o 10 najlepszych papieżach w historii. Jan Paweł II, polski papież, czyli Karol Józef Wojtyła. Otóż Janowi Pawłowi II można co nieco zarzucić, na przykład ukrywanie pedofilii nie zmienia to faktu, że został wybrany na papieża przez drugie zgromadzenie kardynałów, kiedy Jan Paweł I zmarł po 3 dniach pontyfikatu. Kardynał Wojtyła został wybrany 3 dnia konklawę i przyjął imię Jan Paweł II i był to wybór szczególny dla Europy Wschodniej i Azji w latach 80. i 90. XX wieku, w szczególności dla przemian demokratycznych w Polsce i w innych krajach bloku wschodniego. Za główny cel swojego papiestwa Jan Paweł II postawił sobie transformację i zmianę położenia Kościoła katolickiego. Chciał postawić swój kościół w sercu nowego sojuszu religijnego, który zgromadziłby Żydów, muzułmanów i chrześcijan w wielkiej religijnej armadzie. Przyczynił się do poprawienia relacji Kościoła katolickiego z judaizmem, islamem i z Kościołem prawosławnym oraz wspólnotą anglikańską. Niestety nie udało mu się zjednoczyć tych wszystkich kościołów, ale gdyby mu się udało, to byłaby to rewolucja na miarę światową. Mimo wszystko ten cel jest bardzo dobry i dlatego Jan Paweł II trafia na naszą listę. Pius X, włoski duchowny rzymskokatolicki, patriarcha Wenecji, papież w okresie od 1903 do 1914 roku, dziś święty. Był przeciwnikiem łączenia Watykanu z polityką, chociaż pod kątem państwowym niezwykle zreformował Watykan. Podjął kroki mające ogólnie zreformować kurię rzymską. Przede wszystkim zmniejszył liczbę kongregacji i wyznaczył im nowe zadania. Wydał konstytucję, w której zlikwidował stare urzędy i scentralizował administrację. Nadto powołał komisję kodyfikacyjną prawa kanonicznego. Efekty pracy tej komisji ogłoszono w postaci kodeksu prawa kanonicznego. Papież dopuszczał ułatwianie Eucharystii chorym oraz tak zwaną wczesną komunię dla dzieci w 7 roku życia. W relacjach z innymi państwami, na przykład z Francją czy z Portugalią, usiłował znaleźć kompromis i rozluźnić napięte relacje, przez co złagodził nieco zakaz udziału katolików w wyborach, który wtedy był powszechny. Niestety jego dość luźne podejście do polityki nie spodobało się kardynałom i w realizacji swoich celów był osamotniony. Franciszek, argentyński duchowny rzymskokatolicki, papież od 2013 roku do dziś. Franciszek jest pierwszym papieżem z kontynentu południowoamerykańskiego, a także pierwszym spoza Europy od czasu papieża Grzegorza III, który został wybrany w 731 roku. Jest również pierwszym jezuitą wybranym na papieża i pierwszym zakonnikiem od czasu papieża Grzegorza XVI, który urzędował od 1831 roku. Franciszek jest wielkim zwolennikiem biedoty. W swoich kazaniach ciągle kładzie nacisk na współczucie wobec ubogich. Podkreśla jednak znaczenie świętości i duchowości, uznając, że przemiana serc ludzi bogatych przyniesie więcej pozytywnych skutków dla biednych niż same działania polityczne. Wyrażał poparcie dla programów na rzecz rozwoju społecznego i publicznie krytykował politykę wolnorynkową. Choć odcina się od komunizmu i tak przez wielu jest uważany za komunistę. Choć jest przeciwnikiem aborcji i eutanazji, co jest normalne w przypadku papieża, z okazji ogłoszenia roku świętego miłosierdzia Franciszek udzielił wszystkim księżom spowiednikom pozwolenia na rozgrzeszanie wiernych, które dokonały aborcji. Papież Franciszek naucza również o potrzebie szacunku i niedyskryminowania osób homoseksualnych. Dodatkowo zlecił kontynuowanie badań nad pedofilią i wyeliminowanie pedofilii z kościoła. Myślę, że wszystkie te zmiany są bardzo reformatorskie i należy im się szacunek. Innocenty III. Papież od 1198 do 1216 roku uważany za jednego z najwybitniejszych i najpotężniejszych pod względem władzy politycznej papieży. Wyznawał teokratyczny pogląd, zgodnie z którym będąc namiestnikiem Chrystusa na ziemi stoi między Bogiem a ludźmi, władając całym światem. Kolegium kardynalskie było dla niego zastępem lewitów.
mając swój udział w najwyższej władzy w kościele. Za cel swojego pontyfikatu obrał odzyskanie Ziemi Świętej. W tym celu zorganizował czwartą krucjatę. Spotkał się również ze świętym Franciszkiem i świętym Dominikiem. Ci przedstawili mu pomysły założenia zakonów, a on się na to zgodził. Zatwierdził też inne zakony, mniejsze zgromadzenia zakonne, takie jak zakon Świętego Ducha czy zakon Trójcy Przenajświętszej. Innocenty III kanonizował kilku świętych. Przyjął również na audiencję biskupa krakowskiego Wincentego Kadłubka, rozmawiał z nim o sprawach polskich. Jan XXIII, włoski duchowny, rzymskokatolicki, papież od 1958 roku do 1963. Był papieżem zimnej wojny. To on bardzo uprościł mszę świętą oraz uprościł te wszelkie procedury, które dotąd były bardzo trudne i w wielu miejscach trzeba było czytać po łacinie. Nie mógł znaleźć wspólnego języka z Fidelem Castro, jednakże w trakcie konfliktu Związku Radzieckiego i USA cały czas działał na rzecz pokoju, starał się pogodzić te dwa imperia, czym zyskał sobie dużą sympatię zarówno Kennedy'ego, jak i Chruszczowa. Jest uważany za reformatora chrześcijaństwa. Zarówno Anglikanie, jak i Luteranie pamiętają Jana XXIII jako odnowiciela Kościoła. Jan XXIII jest wspominany w roku liturgicznym części kościołów luterańskich jako jeden z odnowicieli Kościoła, obok Marcina Lutera i Jana Kalwina. Dzień 3 czerwca jest w luterańskim kalendarzu liturgicznym obchodzony jako wspomnienie Jana XXIII, biskupa Rzymu. Podczas wspomnienia używana jest biała szata liturgiczna. Wielu konserwatywnych katolików uważa go za osobę, która odeszła od tradycji kościelnych, ale czy te odejście od tradycji było takie złe? No, ja myślę, że było całkiem dobre. Grzegorz VII, święty Kościoła katolickiego, papież od 1073 do 1085 roku. Należał do papieży reformatorów, a najlepiej znany jest z powodu tak zwanego soboru o inwestyturę z władcą Niemiec Henrykiem IV. Królowie w tamtym okresie chcieli sami mianować swoich biskupów. Papież upierał się, że wprowadzanie ważnych osób do Kościoła katolickiego jest funkcją tylko i wyłącznie papieża. Z tego względu powstał duży konflikt. Doszło do takiej sytuacji, że nawet chciano Grzegorza VII zabić. Miało to miejsce w 1075 roku, gdy w trakcie odprawiania mszy świętej do kościoła wpadła grupa uzbrojonych żołnierzy. Najemnicy złapali papieża za włosy i zamknęli w ufortyfikowanej wieży. Na szczęście udało się papieża odbić. Jest on uważany za jedną z osób, które sprawiły, że Kościół katolicki jest oddzielną, apolityczną i apaństwową instytucją. Sylwester II, francuski uczony, matematyk, filozof, a papieżem był od 999 roku do 1003. Uznawany za jednego z najwybitniejszych matematyków X wieku, rozpowszechnił w chrześcijańskiej Europie cyfry arabskie oraz system dziesiętny. Charles Sifi twierdził, że Sylwester II poznał cyfry arabskie w czasie podróży do Hiszpanii, ale była to wersja bez zera. Jako jeden z pierwszych uczonych europejskich zajmował się logiką formalną, posługiwał się organami, liczydłem oraz globusami. Jest autorem tekstu, w którym rozważa m.in. kwestię klasyfikacji nauk. Był też kolekcjonerem manuskryptów. Ze względu na swoją rozległą matematyczną wiedzę podejrzewany był o kontakty z siłami piekielnymi. Potrafił posługiwać się tzw. notami tyrońskimi oraz abakusem, co u niewykształconych ludzi wywoływało kontrowersje. Zginął w Rzymie w tajemniczych okolicznościach, co stało się podstawą do różnych legend o jego śmierci. Miał być według nich porwany przez diabły. Został pochowany w Bazylice Świętego Jana w Lateranie. Mikołaj I Wielki, papież od 858 roku do 867 roku. Mikołaja I koronowano po raz pierwszy w historii papiestwa. Mikołaj I jako pierwszy z papieży sformułował całościowo pogląd, że papież jest zastępcą Chrystusa na ziemi. Papież sprawuje władzę i opiekę nad całym kościołem. Jest wolnym i niezależnym od władzy świeckiej.
papieskie dyspozycje obowiązują zarówno świeckich, jak i duchownych. Są ostateczne i niezmienne. Jeśli zastanawialiście się, kto z kościoła uczynił państwo, to był to właśnie święty Mikołaj I Wielki. Grzegorz I Wielki. Jest to święty Kościoła katolickiego, tak od siebie dodam, że na bierzmowanie właśnie wybrałem imię Grzegorz, żeby mieć tego papieża jako swojego patrona. Był on papieżem od 590 roku do 604 roku. Zaliczany jest do grona czterech największych doktorów Kościoła, jako jedyny papież. W swoich dziełach Grzegorz I wypracował spójną doktrynę. Skupiał się bardzo na moralności oraz poglądzie ascezy wśród księży, a nie zajmował się aż tak bardzo czystą teologią. Twierdził, że Bóg i ludzie tworzą jakby całość, uzupełniają się pod względem cielesnym i duchowym. Grzegorz był bardzo płodnym pisarzem i wywarł olbrzymi wpływ na kształtowanie się myśli chrześcijańskiej w zakresie duchowności i kościelnego prawodawstwa. Nie pisał jednak obszernych tekstów, lecz wypowiadał się w formach krótkich, głównie w kazaniach. To on opracował chorały gregoriańskie, z tego względu dziś jest patronem muzyków, ale także piosenkarzy, nauczycieli, studentów i uczniów. Ponadto Grzegorz jest patronem Anglii w związku z tym, że to on schrystianizował Wyspy Brytyjskie. Leon I. Uważany przez wielu, a można powiedzieć nawet, że oficjalnie za największego papieża. Był papieżem w latach 440-461. To on uczynił papiestwo wiodącą siłą w chrześcijaństwie. Interweniował w sprawach kościelnych w Hiszpanii, Galii, Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Zwalczał również herezję. Przyczynił się do uznania prymatu stolicy Piotrowej zarówno przez cesarza zachodniego, jak i na wschodzie. Cesarz Walentyniana III za jego pontyfikatu wydał edykt postanawiający, że jej zarządzenia muszą być uważane za prawo. To właśnie Leon I Wielki zdominował Europę jako papież. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.